Cześć wszystkim, witam was w drugim odcinku z Kolata, tym razem noworocznym, nie halloweenowym. Kontynuujemy tą mroczną grę. Tym razem gram w środku nocy, jest 19:30. Specjalnie zgasiłem sobie światło w pokoju, żeby było jeszcze może straszniej nieco. Jeżeli dobrze rozumiem, to chyba jestem tutaj? A. Okej, okay, ciekawe całkiem. Czyli mogę używać... Aha! Ej, to spoko. Ja się tak bałem, że się nie odnajdę. A widzę, że mogę korzystać z tych ognisk, żeby się przemieszczać i teleportować. Spoko. Dobra. Mieliśmy chyba iść na 7.52, czyli chyba gdzieś... Gdzieś tu? Jakby? Gdzieś w tamto miejsce. Czyli będziemy musieli się kierować głównie na zachód i ta. Głównie na zachód, trochę na północ. Jakoś tak. Dobra, ale najpierw się przeniosę do. Wiadomo. Normalnego namiocika. I okej, gdzie jest mój kompas? Jest i tutaj kompasek. Będę musiał uważać, bo nie wiadomo, czy już w tym odcinku nie przyjdzie nam się zmierzyć z jakimiś dziwnymi stworkami, czy co tam gra ma dla nas do zaoferowania. W sumie nie spodziewałem się, że tutaj będzie jakieś przejście, bo nie wyglądało to na to. A jakiś tam spada sobie wodospad. Wow! Ale jaskinia. Dobra, ale chyba właśnie tędy mieliśmy iść. Aż się już zrobiło tak cicho dość. Czy ja mogę tędy przejść? Chyba nie za bardzo. Będę musiał przez wyjście z jaskini. No. I tam coś się świeci, jakby pochodnia. Ciekawe, co to może być. Jak się ogień i znowu się odpaliła muzyczka. Kurde. Ale klimat srogi jest. Aż czuć to zimno, no naprawdę. Tam jest jakieś przejście, ale raczej mnie nie obchodzi, żeby gdzieś na północ iść, tylko bardziej właśnie na zachód. Znaczy w pewnej chwili i tak będę musiał odbić na północ. Ale to niedługo. Co to jest? A, po prostu pochodnia. O kurczę, stalaktyty jakiejś wody. Się dzieją. Założyłem, że czasem ta gra przycina, ale to chyba bardziej jest związane z tym, że po prostu doczytuje poziom dalszy. Ej, no ja to chyba muszę spaść. Nie widzę innej opcji. Kurczę, czy... Oj. Czy moja postać przypadkiem nie schodzi coraz niżej w głąb ziemi? Chyba nie chcę tam iść. Jest i ognisko. Jakieś szczątki? Nie wiem, co tu dokładnie jest. Dobra, na mapę mogę spojrzeć, ale dużo z niej mi nie wynika. O, zapomniałem, że mam pomoc. Co też te takie dziwne dźwięki wydaje, nie mam pojęcia. Jakby kamienie się przesuwały? Czy coś w tym stylu? Tu mogli jeszcze niżej zejść, ale... No nie jestem pewny. Idźmy dalej na zachód. Co za świeczki? Są świeczunie. O! Nie zauważyłem. Nie no, nawet fajnie to wygląda wszystko. Klimatycznie i w ogóle. Tu jest przejście? Czy mi się wydaje? A, jest! O rany. W jakieś labirynty się wcisnąłem i... Teraz muszę przechodzić. O! Jest i wyjście już z kopalni. Czy z jaskiń. Trudno to nazwać kopalnią. No, jestem sobie na powierzchni. Fajnie. Co to za jakieś tyczki? Jakieś strzałki. Jakiś dziwny dźwięk jest w tle. Nie wiem za bardzo od czego. Co to jest na tej wysepce? Dowiem się? Nie wiem. O, dawaj postać.
Nie mogę skakać w tej grze niestety. O, jest. He? Tylko kłoda. No dobrze. Ja powinienem troszeczkę pójść na północ. Teraz już. Bo długo przechodziłem przez te jaskinie na zachód. Więc mój cel może się być teraz bardziej na północ. Oddalony. Chyba miałem właśnie tą górę minąć, albo coś jakoś może na tej górze właśnie. To jest mój cel. No według mapy tak jakby tak. Więc powinna to być chyba albo jakaś ta droga. Kolejna. Albo jaskinia. Ty, ja się tędy nie wespnę przecież chyba. No nie, nie ma szans. A jakoś tędy po tych skałach? A, chyba nic z tego. Ciekawe. Takie dziwne nieco. Osobliwe, o. To jest fajne słowo. No to nie wiem, to wzdłuż lewej ściany w takim razie będę się kierować. To jest chyba najlepszy pomysł. Ej, czy mi się wydaje, czy ja tu w ogóle jestem strapowany? O, jednak chyba nie. Ej, postać. No nie, bez żartów, a tam wygląda jakby było przejście dalej. Ajajaj. No moja postać nie przyciśnie się. No co to może być za miejsce? A, to jest to jezioro jakby. Stąd wyszedłem. I nie wiem, jak gra mówi, że tu jest gdzieś wejście. A, to może je ominąłem w takim razie. Tak, to ma sens. Bo za bardzo wyszedłem na północ tego jeziora niepotrzebnie. A wejście dalej powinno być gdzieś bardziej właśnie tu na środku tego jeziorka. Fajne niebo. I zgoduję się gdzieś tutaj. Im bliżej jestem jakiegoś celu, tym głośniejsza ta gra jest. No nie, no tu nic nie ma. O! Ty, tam się coś czerwonego świeci. Ciekawe. Podejdźmy tam. Na pewno to jest bardzo dobry pomysł. No bo nie widzę tu innego wejścia za bardzo. Więc muszę po prostu się kierować wzdłuż tych ścian. I co? Dalej się naświeci jakaś wieża chyba. Czy ja na pewno dobrze wszystko idę? Nie, no moment, totalnie źle. Dobra, przyspieszmy nieco. Nie ma sobie czasu tracić. Wejście dalej powinno być jakby gdzieś w tych skałach. Odchodząc od tej groty. Jeżeli dobrze rozumują. No to jest jakby jedyne stąd wyjście. Więc wejście powinno być tak jakby tu. Tak jakby. Ale moja postać coś nie idzie. Za gruba. Coś tam się ruszyło? Nie wiem. Może tędy? A, nie przyciśnie się. No nie, no bez żartów. Miało być przejście i nic nie ma. Albo ja nie ogarniam. Spinam tylko jakoś dziwnie. Przeskocz! O! Ty, udaje się. Może jakoś to... O! No i spadnę se. A, może tędy tak sprytnie po drzewku? A, chyba tak. I teraz mogę się wspiąć. Prawda? Czy nie? Moja postać strasznie topornie przechodzi przez to wszystko. No nie, no nie da się. No bo to nie jest wejście. No nie, nie za bardzo. No chyba, że moja postać jakoś by była w stanie przejść po tych ziemiach. O! Nie no, ześlizguję się ze wszystkiego. Takie śliski ten lód czy coś. A i dupsko. No ja nawet jak zesprintuję, to nic nie działa. O, co kaman w tym miejscu niby. Nic nie idzie przejść. Teraz wyjmę mapę i będę kurde co do centymetra. No tutaj mogę sobie po drzewku przejść i to jest totalnie wszystko. I już tutaj nigdzie dalej nie przejdą. Albo się wcisnę w jakieś te drzewka. Bardzo dziwaczna sprawa.
Ale gdzieś musi przejść, być przejście dalej. No bo na bank jestem na tej... Tutaj. Na 100%. Chyba, że wyszedłem tędy. Ale to nie ma za bardzo sensu. Kurde, no. Tu jest niby ta wysepka, a tu jest ta cieśnina. Czyli tak jakby wejście na tą górę jest w środku tej cieśniny, albo coś... Ten deseń? Może gdzieś tutaj? No, moja postać. Da radę wejść tu jakoś? Nie wiem. Coś chyba próbuję, ale nie daje rady. No nie, no ześlizguję totalnie się. Jakby mógł tylko się wspiąć jakoś. Gdzieś wyżej. O, dzięki. I gdzie tu jest niby droga? Weźcie mi wytłumaczcie. Tu są te patyki wbite. I to jest totalnie wszystko. To wejście dalej powinno być niby tędy? A na dobrą sprawę to nic nie ma. Szkoda, że ten kompas nie wskazuje dokładnie, gdzie jestem. Byłoby śmiesznie. Nie, wejdę jeszcze wyżej. No cholera, nie mam pojęcia totalnie, nie? Zaraz się okaże, że nie mogę tędy w ogóle wejść. To było całkiem zabawne. No ale w takim razie po co bym w ogóle wychodził tędy tą jaskinią? Skoro tu nie ma... nic kompletnie. Dobra, to ja mam pomysł. Czy ja przypadkiem nie wchodziłem tam do samego końca? Tej rzeczki? Ojej, moja postać się męczy. No tak. Ej ty, przecież ja zaraz zamarzę na śmierć chyba. A dobra. Moja postać się męczy, ale całe szczęście troszkę odzyskuję. Figuruję, jeżeli nie za dużo biegam. Dobra. Może faktycznie wzdłuż tej rzeczki muszę iść. O, coś doczytało teren, więc to ma sens. I chyba jest przejście dalej. A ja głupi tam próbowałem. No cóż. Mapa mnie zmyliła. Czyli nie warto tak bardzo tej mapy wierzyć. Chyba, że się okazuje, że... to tutaj jest ta biała ścieżka dopiero. Albo ja tam mam pojęcie co do tego. Dobra. Muszę zobaczyć coś. A, wszystko się nagrywa. Musiałem sprawdzić na wszelki wypadek. O! To jest większa rzeczka. Czyli tak jakby... ja jestem... o, wiem gdzie jestem. Ekstra. Czyli muszę teraz tylko iść wzdłuż prawej strony i dojdę do celu. Jak myślę. Do tej właściwej ścieżki. O! Czyżby tu? Ale by było fajnie jakieś te ognisko odblokować. Może na górze będzie, jak się wespnę. Bo nie wiem, czy też w tej grze te ogniska nie są takimi jedynymi checkpointami, być może. A jeżeli tak, jakby się okazało, jakbym teraz umarł, no to bym miał trochę do nadrabiania drogi. Okej, nie tyle, co ja się wespnę na górę, co ja wchodzę pod nią. Co to? 10N47E. Co w związku z tym? Ale nie dotarłem jeszcze do swojego miejsca. Tylko jestem gdzieś tu. 10 na północ i 47 na zachód. Czy to nie jest wskazówka jak dojść gdzieś dalej jakby? 10, 47. A nie, to mi pokazało chyba gdzie jestem po prostu. Tak mi się wydaje. No, dosyć sensowne. Fajnie. W sam raz dla osób, które nie za bardzo ogarniają. Ale skoro tak, to w takim razie chyba faktycznie muszę się jakoś wspiąć na tą górę.
Albo znaleźć tu gdzieś przejście. Albo to jeszcze nie była ta końcówka rzeki, bo tutaj... O! Muzyczka fajna. You know, at the beginning, I wanted to make things right. I believed God itself touched me. That I have received a chance, a compensation for the evil that was brought upon me. Then I understood that it is not God, or good, or restitution. Just a tool of revenge. O kurde. Okej. I tu jest dopiero to przejście na bank. Tylko że tam wszedłem wcześniej w jaskinię, która mi pokazała fajne rzeczy, więc... Może warto by było tu jeszcze trochę pozwiedzać w tym kierunku? Bo chyba właśnie gdzieś tutaj mnie ta tamta wskazówka prowadziła. Tak myślę. A jak nie, to najwyżej nie wiem. Zobaczymy sobie może coś ciekawego. Ale grota. O, co to? Naciśnij E. O, zapisało mi grę. Sierwesk miał miasto zamknięte w Rosji, w obwodzie tomskim nad Tomem. Dopływ pozostający w gestii Federalnej Agencji Energii Atomowej. Rosatom założony w 1949 roku jako skrytka pocztowa numer 5. Prawa miejskie posiadała od 1956 roku. Znajdują się w nim zakłady chemiczne zajmujące się produkcją plutonu. Siedziba rosyjskiej jednostki badawczej do spraw na zjawisk naturalnych do 1991 roku nosząca nazwę z radzieckiej jednostki badawczej. Działania jednostki dotyczą badań nad zagadnieniami występowania katastrof naturalnych na terenie Rosji. Okej. Czyli ta podpowiedź mi książkę pokazała fajną. I to w sumie tyle. Spoko. Ciekawe, czy jakiś achievement jest w tej grze, żeby tam zdobyć te wszystkie notatki. Zapewne tak. To wygląda, jakby księżyc się na mnie patrzył, nie? A przynajmniej przez chwilę tak wyglądało. No wokół nic nie widać. Czy gra mnie zaszczyci jakimś ogniskiem w końcu? Już naszemu bohaterowi chyba jest trochę zimno. Może się uda dzisiaj dojść nawet do tego celu naszego, który sobie wystawiliśmy. A co to kurna jest? To jest czachunia. Ojeju. Wydaje mi się, że raczej nie powinienem tędy iść. Ale można. Więc... Whatever, tak myślę. Coś mi się wydaje, że czeka to mnie śmierć i zagłada. Tak przynajmniej wskazują na to te śmieszne dekoracje. Czy idziesz do mnie? Ale fajne widoczki. Pochodnia. O! Po kładzie trzeba przejść, ostrożnie. Nawet się nie patrzyłem w dół. Fajny motyw całkiem. I to tak wygląda, żeby ten gracz ostrożnie stąpał. Żeby się nie spierniczał. Nie spierniczył. Tam się te ogniska palą. Śmieszne. Okej, okay, tutaj kolejne jakieś przejście takie kamienne. Trochę mniej wiatru. A to dziwne, bo w przejściach właśnie powinno być chyba więcej wiatru słychać. I tu nie ma nic. No i spadłem. Czy to pewnie będzie tak, że ja wchodzę z tej strony góry, a będę schodził z tamtej drugiej. Tak mi się wydaje. Jezu, ale się przestraszyłem. A, okej. Okay. To mnie miało jakoś ostrzec, czy co? Za mną nic nie ma. Dobra. Trochę mnie wystraszyła ta podpowiedź do ostrożności. Ale się udało przejść na drugą stronę. Jaskinie? O, wykąpię się. Beka. Zaraz mi się kompas zepsuje. Ojeju! Ty, to jest potwór chyba.
Nie pamiętam, czy miałem na niego nie patrzeć, czy coś w tym stylu. Przebiec? Spróbuj przebiec. Nasz bohater się zmęczył, ale chyba się... uratowałem? Tak, dobra. Ojej. Zrąbałbyś jeszcze. Pierwszy raz zobaczyliśmy potwora. Nieźle. Fajnie. O, a co to? Odpowiedzi? 10.57, ale to chyba widzieliśmy już. 10.57. A! Że niby albo tu jestem, albo tam powinienem iść. Po jakieś fajne rzeczy. O kurde, ale spadki. Coś mi się wydaje, że trzeba będzie jeszcze przejść koło tego potwora, żeby dojść gdzieś w jakieś sensowne miejsce. Ja się w ogóle teraz kieruję na takie południe. No, nie wiem, czy to nie trochę bez sensu. Ale nic. Byle tylko nie spaść do rzeczki, nie? O, gdzieś wyżej. Im wyżej, tym lepiej. Ja się chcę bardzo wspiąć tam jak najwyżej, tej góry. Znowu jakaś niepokojąca muzyczka. Jakieś dźwięki słyszę z góry. Ale nic poza tym nie widzę. Ej! O! Siema. O, jest i potwór kolejny. Ej, czekaj, czy on do mnie idzie? Nie mam pojęcia. O, zniknął. Nie wiem, co o tym myślę za bardzo. Cholera miacz! Dobra, nie wiem, biegnę. Tędy się nie przedostanę, ale dołem. Krauczuj. Polipka, jasno. Goni mnie dalej? Nie mam pojęcia. Ale to było strachliwe. 11.55. Nie wiem, co to znaczy. Te potwory mnie chyba nie lubią w tym miejscu. No, wchodzę wyżej, bo tam nic nie ma, prawda? Raczej nie. Wyglądało jakby tylko stał i czekał, żeby mi zniszczyć tą drewienkę. No nie fajnie. Zaraz się okaże, że idę w ogóle w kierunku ostatniej lokacji w całej grze. O, w mordę. Co to jest? Jakieś miejsce kultu. Co to ma znaczyć? Oczywiście, że tylko podejdę, a czemu nie? A, to nic nie robi, stoi. O! Ej, bo notatka była też koło potwora. Szkoda, że jej nie podniosłem. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Okay, czyli oni mieli problemy też z tymi leśnymi. O, zaświeciło się. W związku z tym ja muszę uciekać czy coś? Ty, tam się zawala wszystko. Dobra, uciekamy. Szybko, szybko. Ej, tu są potwory chyba znowu. Czy ja tuż nie byłem? Siema. Ale górę rozwaliło.
A co to? Dobra. Wow, Umatiti. Albo nie wrócę już tam pewnie, nie? A jak tam na mapce sytuacja? A, że odkryłem Y. No to elegancko. O cholera! Zginąłem se. Dobra, kontynuuj. Chyba trzeba uciec jeszcze. Dobra, odkryłem fajną rzecz, ale chyba trzeba... ten... mieć trochę na uwadze, że to nie jest takie bezpieczne. Zostaję pomarańczowym. Dobra, to jest ten moment. Ja nie pozostawię tutaj bohatera tak na pistoletu. Spierniczamy. Tylko, że teraz... nie wiem, tędy? Wcześniej chyba dobrze poszedłem. Oj! Bohater, a! Powinien dać odpocząć. Siema. Ojej, spadnę se. Czy to było śmierć też? Ale jaja. No kurde, już umarłem jeden raz i drugi. Jeden powinien był przejść po tej drewience. Aj. No musi być tam gdzieś ognisko, no. Ale to ogniska do ogniska. Jak to mówią. Sylwestra i tak bym tyle grał pewnie. Dobra, niech się przyciągnie trochę bohater. A w ogóle zmierzam na północ. A, tam się robi te pomarańczowe. Oj, chyba jednej znaczki już nie dam rady wziąć. Bo możliwe, że to było tu już zaraz. Okej. Znowu pomarańczowe światło. Nie wiem, uciekam dalej. Jeju, wszystko się zwala. Dobra, szybciej, szybciej bohater. Ojeju, co tu się... co? Ty, nie, no jakiś żart chyba. Jezus, za przeproszeniem, czemu wleciałem w przepaść. Dziwne. Ale muszę tam iść, hej. No gra mi chyba to nie pozwoli. Dobra, jeszcze raz. O, tym razem... a, bo wcześniej nie było to odblokowane przejście. W ogóle. Tak mi się wydaje. Dobra, jest i ta osoba. Teraz przejdę sobie elegancko po drabinku. No i jeszcze jedna próba. O, czy tym razem mój bohater spadnie znowu w przepaść, czy jednak nie? Dobre pytanie. Nie wiem, której krawędzi się trzymać, czy lewej, czy prawej bardziej. No co? Żart jakiś. Dobra, ostatni raz idę w tamtym kierunku. I nie wiem. Spojrzę na Google, czy inni też mieli taki problem. Czemu ja spadam cały czas w ogóle tak bez sensu? Dobra, spróbuję jak nawet jest z prawej strony. Jeżeli znowu się nie uda, to trzeba będzie uciec kiedy indziej w jakiś sposób ciekawy. Ale jedno wiem, że muszę tam tędy przejść, ponieważ jest ten duszek taki pomarańczowy. Które te duszki akurat są w porządku. Akurat one są przyjazne. Nic mi nie robią, sobie są tylko. Stoją czasem. Wskazują mi drogę. Dobra, teraz już prawie strony. Żeby tylko bohater nie spadł. O! Chyba się udało. Jej! Poszukałem przeznaczenia. Prawdopodobnie tam duszki cały czas mnie gonią, albo coś w tym stylu. Skoro jest za... o! Jest ognisko! 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 Yes! Uratowany! Tak mi się wydaje. Jej! Fajnie! Czyli ogarnęliśmy kolej... no... drugą rzecz w sumie. Z całych rzeczy tutaj. Nie wiem, czemu jest ta muzyka, to coś w tle. Teoretycznie powinien być bezpieczny, skoro jestem w właśnie ognisku. Jak to jest kolejna rzecz do zwiedzenia? 54 na 61. Czyli 54A. Kurde, to na południe gdzieś totalnie. 54 na 61. 54... 61, czyli w T.
tym miejscu. Okej, okay, mogę się teleportować do tego? Nie mogę. Ale mogę teleportować się tutaj. I chyba tak zrobimy. Że zaraz zjedziemy tamto miejsce. Dobra. To w takim razie ustalone. Tak się jeszcze zastanawiam. Nie wiem, czemu jest to cały czas muzyczka. Bo się teleportuje faktycznie jednak. Teleportujmy się. No i już tu bezpiecznie w miarę. Dobra. Skończmy w takim razie w tym miejscu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ogadaliśmy kolejną rzecz. Niestety nie udało się jednej znęćki zdobyć przez mój strach wielki przed potworem. Ale przynajmniej wiemy już, czy mamy do czynienia w tej niebezpiecznej krainie. Do następnych odcinków. Na razie.